Ja e, zrobiłem sondaż i ten sondaż wcale nie. wśród nas, tutaj wśród nas. I ten sondaż nie jest bardzo optymistyczny. Otóż, głównym naszym zadaniem jest, proszę Państwa, wzięcie udziału w tych wyborach e, bez względu na to, czy ja będę kandydował, czy nie. No, oczywiście, że będę prosił Was o głos, jeżeli będę, bo. No bo po co mam parę miesięcy życia stracić, po co mam e, e, prosić o pomoc, po co wydawane pieniądze na billboardy, po co to wszystko, skoro nie będę miał poparcia, tak? No po co to wszystko? I szczerze powiem, że ja bardzo liczę na to poparcie. Oczywiście, jeżeli, jeżeli ono będzie, ja zrobię ponownie taki sondaż i będę pytał ponownie o dwie najważniejsze dla mnie rzeczy, a więc po pierwsze, Muszę to wyjaśnić Państwu. Zgodnie z polskim prawem około 6 stycznia będzie o, w Dzienniku ustaw będzie ogłoszone rozporządzenie na temat daty wyborów. Ta, ta, ta data wyborów już 6 stycznia padnie i od tego momentu będzie można zbierać podpisy na poparcie utworzenia komitetu kandydata na prezydenta, na przykład Marka Jakubiaka. I od tego momentu możemy zbierać podpisy. Od 6 stycznia. Dlaczego? Bo to nie jest, nasa, to nie jest na poparcie tego komitetu Marka Jakubiaka. Te podpisy, zgodnie z ustawą, które zbierzemy na poparcie komitetu, dolicza się do, do podpisów, które potem, potem zbieramy na, po, na poparcie kandydatury. Na to mamy 40 dni. Trzeba zebrać ponad 120 podpisów, bo tam zawsze PKW wykreśla około 30% podpisów, bo to nieczytelne, bo to, bo to NIP, a to ktoś zmarł, bo też tak się zdarza, że ludzie, którzy na przykład tam w styczniu podpisują, no to w maju już nie żyją. W związku z tym oni wykreślają, potem tam cyrki na kółkach robią. No dobrze, no to od 6 stycznia możemy zebrać 100 tysięcy. Będziemy na to mieli około dwóch miesięcy i nigdzie nie jest napisane, ja będę w tej sprawie pisał do PKW, żeby mi jasno napisali kawa na ławę, czy jak przyniosę 100 tysięcy, bo tam jest minimum 1000. jak przyniosę 100 tysięcy podpisów, to czy oni zarejestrują komitet i od razu kandydata, no bo wtedy byśmy zrobili hiciora po prostu. Wtedy byśmy zrobili hiciora, nie balibyśmy się tych podpisów, nie balibyśmy się tego wszystkiego, nie obawialibyśmy się. Natomiast każdy z nas osobiście tak, żeby nie było jak ostatnio, że podsyłają jakieś kupy podpisów, które ja wyrzucam do śmieci i siedzę po nocach i, i patrzę ze zdumieniem, co to mi przysłali jakieś odpady z innymi nazwiskami niż moje na przykład. Ale to jest zupełnie co innego, ten dziewiętnasty rok, czy dziewiętnasty. I tak to będzie, proszę Państwa. Natomiast ja muszę mieć takie przekonanie, zanim podejmę decyzję. Że no, jesteśmy wszyscy razem, tak? Że, y, że to nie są takie żarty internetowe, że na przykład my się tu spotykamy co czwartek i no i fajnie. Y, ale to nie tylko. Powstaje obywatelska komisja wyborcza. Obywatelska komisja wyborcza. OKW powstaje. Adam Borowski. Ja proszę Państwa, użyczam im najprawdopodobniej swojego programu i swojego serwera im użyczę. I będę was błagał na kolanach. Żeby, żebyście wzięli w tym projekcie udział. Bo jestem przekonany, że te wybory będą fałszowane. Jestem przekonany. Po prostu Tusk nie odpuści tej szansy na zamknięcie systemu, na likwidację Polski, nie odpuści. W związku z tym w każdym punkcie wyborczym musi być przedstawiciel obywateli który będzie pilnował, w jaki sposób wydawane są karty, w jaki sposób te karty są rzucane. Na koniec będzie patrzył, jak one są liczone. Jak trzeba, to i pięć razy trzeba będzie liczyć. I ci obywatele, bo będzie kilku kandydatów, którzy będą patrzyli, przedstawiciele kilku kandydatów, którzy będą sobie wzajemnie patrzyli na ręce. I na koniec trzeba sfotografować i to wam wolno sfotografować protokół i przesłać go MMS-em pod wskazany telefon. I to z tego naszego programu wyniknie. I z tej sieci, bo tą sieć zrobimy ogólnopolską, obywatelski komitet wyborczy. Nie państwową komisję wyborczą, tylko zrobimy obywatelską komisję wyborczą. I, i my, Zliczymy to wszystko na poziomie powiatów. Będziemy siedzieć tam i też chętnych będziemy potrzebowali. Będziemy tam siedzieć, aż to wszystko porządnie zliczymy. Potem prześlemy wszystkie zdjęcia z wynikami w Excelu do szczebla wyżej. Szczebel wyżej, wyślę to wyżej. Aż do Warszawy włącznie. I w Warszawie zrobimy komisję, która będzie całą noc pracowała i z całej Polski będzie zliczała te wszystkie głosy na Excelach. I to, proszę Państwa, parę komputerów będzie robiło. To jest bardzo poważne zadanie. Mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość też w tym weźmie udział i ogłosimy nasze wybory znaczy, ten, ogłosimy wyniki na bazie zdjęć z protokołów. A jak się okaże, że nas chcą orżnąć, to wyjdziemy na ulicę bronić Polski. Wyjdziemy na ulicę bronić Polski. Nie ma tam, że boli. I mam takie, mam takie przeczucie, że policja będzie za nami. Naprawdę zapraszamy autorytety różnej maści, które będą w tej komisji brały udział. Chcemy zrobić niepaństwową komisję wyborczą. Obywatelską Komisję Wyborczą. Już w przyszły poniedziałek mam spotkanie w tej sprawie. Ja oczywiście jako kandydat, przyszły kandydat, bo jeszcze nie jestem oficjalnym kandydatem, ja nie będę w tym brał udziału, natomiast oddam siebie całego, żeby to propagować. To no. no w istocie to jest bardzo istotny temat. No. Ja jestem przekonany, że oni przegrają te wybory. Tak jak dzisiaj do którejś z gazet powiedziałem wybory, bo się mnie pytają, no dobrze, a jak Trzaskowski będzie albo Tusk, to co pan na to? Wszystko jedno. Jaki nie będzie kandydat, i tak przegra. Przegra, dlatego że naród polski jest mądrym narodem i wie, że cała władza w łapach yy, yy, Donalda Tuska to jest. Nie ma Polski. Nie ma Polski po prostu. Dlatego to jest tak ważne. I będziemy to robili, proszę Państwa, na paseczku, jak się na nosce Polaków Rozmowy wchodzi, jest jedno kółeczko, drugie kółeczko, będzie trzecie kółeczko. Będzie OKW. I tam się będziemy rejestrować wszyscy chętnic od nas, z innych organizacji partyjnych i tak dalej, czy społecznych, stowarzyszenia. Wszyscy się tam rejestrujemy. Ci wszyscy, którzy chcą w tym protokole, w tym, w tym naszym dziele, że tak powiem, nadzoru wyborów wziąć udział. Oczywiście komitet, pamiętacie, był taki w 2015 roku, już był taki odzew społeczny nawet, rzut na taśmę to był. Przydał się, przydał się, bo dlatego między innymi PO sprzedał ten, przegrało wybory. Przydał się. I proszę Państwa, oni też wezmą w tym udział. Oni też wezmą w tym udział. I nie ma tam, że ten lubi tego, ten nie lubi tego. Ten... Ja ich pogodzę wszystkich. Po prostu zwyczajnie musimy te wybory, proszę Państwa, wyprowadzić rzetelnie, a jak będziemy mieli zdjęcia protokołów, nawet ze skanami, bo, bo to od razu ksero proszę mi zrobić. Od razu proszę mi tu ksero zrobić. Sfotografować, wypuścić, a dokumenty przesyłamy w jedno miejsce, żeby były pieczątkę za zgodność nawet. Postawić, bo to dobry pomysł jest, że jak przyjdzie do sądu na przykład i będziemy składać protesty, że sfałszowano od momentu, kiedy podpisano protokół, to protokół już inny dotarł do, do, do szczebla wyższego i to musimy wychwytywać, że protokół tak, tak wyglądał. A to jest za zgodność z pieczątką i podpisem przewodniczącego komisji. I to, proszę Państwa, ich sparaliżuje. Nie będą mogli, proszę Państwa, sfałszować wyborów. Nie pozwolimy na to. Jak tak samo jak te pełnomocnictwa, to wszystko trzeba sprawdzać. Oglądać dwa razy. Dzwonić. Wystawiliście takie pełnomocnictwo, czy nie? Albo poprosimy od Urzędu Miasta listę wystawionych pełnomocnictw i odkaczać każde. No, trochę nas pracy będzie kosztowało, ale Polska jest tego warta. Prawda, czy nie? Założę się, że w tej chwili 4000 tysiące ludzi powiedziało: prawda. Chyba że niemieckiego chcę się uczyć. W życiu się nie nauczę.